rozprawiony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Oczywiście wymogi regulaminowe. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Nie widzę, kto chciałby zabrać głos. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy przy procedowaniu nad projektem uchwały w druku 6213. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, jedna osoba. Tym samym wniosek został przyjęty. Proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie projektu. Projekt uchwały dotyczy zamiany działek przy ulicy Podgórki. Opiniuje się pozytywnie zamianę części działek nr 74 przez 20 oraz 64 Podgórze stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków na działki 71 przez 1, 73 przez 1 obręb 64 Podgórze przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Podgórki. To jest ta sytuacja jest taka, że właściciel prywatny odstępuje na rzecz Skarbu Miasta tak naprawdę szerokość około 2 metrów wzdłuż ulicy o długości, to jest długość mniej więcej dwóch gospodarstw domowych. W zamian za to oczekuje rekompensaty o tym samym wymiarze działki, która jest następna za jego działką, będzie to, dopisuje powiększenie jego ogrodu. Patrząc na działkę, no może tam altanę postawić, nie wiem czy tam zmieści kiedyś, chyba że rozbuduje sobie. W każdym razie no jest to zamiana po prostu gruntów pod cele społeczne i w tym momencie. Ulica Podgórki będzie poszerzona, dzięki temu będzie bardziej przejrzysta. Otwieram dyskusję nad projektem. Rozumiem, że Pan teraz przewodniczący. Tak, tak, dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, rozumiem, że takie jest zapotrzebowanie społeczne, żeby nam drogę poszerzyć. Tak. Dziękuję bardzo. Chciał skarbnik o Pan Jałowski, proszę. Chciałbym powiedzieć, że to było przekazanie działek oczyszczonego, bo można było tam zbudować pomoc. I dlatego pozytywna opinia dotyczy tego, że grunt powstanie swoją działkę. Czyli działkę zamienny grunt, a na tej ulicy będzie można dwa autostrady wyjechać po prawej stronie, które będą na połowę zrzucane. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 6013 w sprawie zamiany działek ulicy Podgórki. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.